Siemanko, witam was w odcinku 41 z serii Gothic Ciekawostki. W tym odcinku pokażę wam beczki, do których można wejść, no i kilka ciekawych miejsc. No dobra, no to na początek te beczki. Znalazłem ich w grze chyba z 7. W kopalni, w zawalonej kopalni jest ich sporo. No dobra, no to teraz ciekawe miejsca. Dobra, jesteśmy w drodze ze starego do nowego obozu. Tam mamy chatkę Kavalorena. No i skręcamy tutaj w lewo. Będziemy tutaj mieli taką jakby arenę. Zaraz będzie tu dwóch orków. No dobra. No i tam znajdziemy też kilka przydatnych rzeczy. Właśnie. Jeszcze oprócz tego miejsca pokażę jeszcze dwa miejsca. No dobra. Okej. No to co my tutaj mamy? Kilka mikstur będziemy mieli. I dwa kufry chyba. No, pełno napojów leczniczych. Dobra. I nawet trzy kufry właśnie. No to zaraz wam pokażę zawartość tych kufrów. Okej. No, mamy prawie 50 pyłek rudy. Kilka rzeczy. Chyba w każdym jest to samo. Albo podobne rzeczy. Jak widać. No i dobra, ostatni kufajek. Dobra, no to przechodzimy do następnego ciekawego miejsca. Dobra, jesteśmy teraz w kanionie Trolli. Tutaj taką ciekawostkę wam jeszcze pokażę. No dobra. Zaatakuję Trolla najpierw. No jakiś ognisty pocisk albo coś. I on tutaj nie może się sięgnąć. Wystarczy, że wejdziemy na to drzewo i na ten kamień później. On nas tutaj nie może zaatakować. My go możemy spokojnie bić. Trafił mnie. No dobra. Ale jak jesteśmy już na tym kamieniu, to on nic nie może zrobić. A my możemy na przykład, nie wiem, go czymś zlać. Dobra. To też taka mini ciekawostka. Okej, ostatnie ciekawe miejsce, jakie pokażę wam, no to właśnie tutaj takie wejście na początku, na górze, na górę. Tam znajdziemy kilka kretoszczurów, mało ciekawych rzeczy. No. Jak ktoś pewnie próbował wejść tam do Korinis, no to świat się będzie ładował. Będzie pustkowie. Da się tylko tak na kodach. No, mamy tutaj pałkę, napój, dwie jagódki. Tam gdzieś mamy goblina, kilka szczerwojadów. Mam też kubek i byłka rudy. No i dobra, to by było chyba na tyle w tym odcinku. No to na razie.